oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pozostałych
syna i chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszy między nami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak syn człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służył, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Zaczyna coś rozumieć i podoba mi się.
Jeśli nieraz ktoś przychodzi na mszę świętą z ważną intencją, bo ktoś może mieć jakiś egzamin, ważny egzamin, na wyjazdy, na studia, jakiś jeszcze inny, ale wtedy gorąco się modli, gdy trwoga, albo czeka operacja mnie czy moich bliskich. Jakże gorąco człowiek potrafi się wtedy modlić. Ale jak nie, to tak jakby nie było konieczności. I nieraz tak patrzy się na ten zegarek. Jeszcze tak długo to trwa. Ojej. Co robić, by być bardziej zaangażowany? No, są tacy, którzy uczą się grać na organach, i zupełnie inaczej są zaangażowani, prawda? Albo włączą się w lekturę Pisma Świętego w czasie mszy świętej. Ale inna prosta rada skupić myśl na słowie i na słowie pieśni, które są ile tam treści, prawda? I na słowach modlitw, które kapłan wypowiada, na słowie z Pisma Świętego płynące, czy rozważań homilii, którą ksiądz głosi, gdy jestem skupiony zupełnie inaczej przeżywam. Składać je z powrotem do siebie, przyciągnąć. Taki trzeci powód, dla którego wielu msza święta nie pociąga, za mało wiary i miłości. Jeśli apostołowie prosili Pana Jezusa, Panie, przyłóż nam wiary, to usłyszeli, gdyby wasza wiara była jak ziarnko gorczycy, taka malutka, to moglibyście góry przynosić. Im brakowało wiary, nam też niejednokrotnie. A tym nieobecnym trochę więcej może, prawda? I za mało miłości. Normalnie, jeśli kogoś się kocha, to chciałby się przy tej osobie kochanej być jak najdłużej, jak najczęściej. A jeśli bez ważniejszych powodów rezygnuje z mszy świętej, to co z tą miłością? Taka prosta sprawa. Katechizm przypomina nam przykazanie dościenne, że we mszy świętej mamy nakazane uczestniczyć w niedzielę i święta. Święta nakazane, takich sześć wylicza. Mianowicie Boże Narodzenie, bo zwykle jest to za niedzielą. Bożej Rodzicielki w Nowy Rok przy Panu. Trzech Króli, czyli objawienie Pańskie 6 stycznia. Boże Ciało, które jest zawsze w czwartek. W Niego Wzięcie Matki Najświętszej 15 sierpnia i wszystkich świętych 1 listopada. Ale pięknie, gdy ktoś i w tygodniu jest na mszy świętej, tyle, że to już nie jest zobowiązanie płynące z przykazań, ale bardziej z serca i z miłości. Zatem jeśli z własnej woli opuszczam mszę świętą, to niedziela i tych sześć świąt nakazanych to jest skutkiem grzechu ciężkiego. To taką świadomość warto mieć. Dzisiaj rano z dziećmi były rekolekcje szkolne. Jutro już by nie mogły się odbyć, szkoła zamknięta. Liczyliśmy, ile jest godzin w tygodniu. 7 dni po 24 godziny, kto to jest taki szybki z matematyki? 168. I spróbujcie właśnie tak myśleć, jak nieraz, chociaż nie tymi słowami, ale ktoś z wykształceniem, inteligentny mówi: Panie Boże, jak Ty możesz wymagać ode mnie, żebym tę jedną godzinę na 168 Tobie poświęcił? Nie słyszycie tego? Czy to tak nie wygląda? Ktoś, kto przed telewizorem czy przed komputerem parę godzin w ciągu dnia potrafi spędzić, tak leci, a tutaj godzina, Panie Boże, chyba przesadzasz. Czy to nie jest tak?
najstarsze okręcie. Niech tylko zepsują się układy sterownicze, bo statek na morzu, jak fale, jak wiatr popycha. Nie można nim sterować. A ten mały ster ukierunkowuje płynięcie żaglowca czegoś na innego statku, prawda? I podobnie jest z człowiekiem. Msza Święta jest jak taki ster dla nas. We właściwym kierunku nas podaje się. Tu usłyszę dobre słowo. Gdyby tak szukać pewnych proporcji, ile mi tego Bożego Słowa słuchamy, ile czasu mamy na spotkanie z Panem Bogiem, modlitwa, msza święta, można by zaliczyć, a ile na przykład tekstów z gazet, z radia, z telewizji, no gdzie to są równe proporcje. A Pan Bóg chce nas prowadzić przez to życie. I dobrze, gdy staramy się dać Mu prowadzić, otwieramy się na to. W czasie mszy świętej jest moment ofiarowania. Ksiądz ofiaruje chleb i wino, które mają stać się ciałem i krwią Pana Jezusa. A potem mówi w imieniu Pana Jezusa: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. W sumie ofiara Pana Jezusa to wszystko dla naszego zbawienia. To po co jeszcze nasza? A w zasadzie inaczej. Jaką ofiarę my możemy Panu Bogu złożyć? Nieraz człowiek tak myśli. Co do tego mógłbym zrobić? Takie i inne dobre uczynki? No dobrze, trzeba to dobro wypełniać. Ale to już do Pana Boga należy. Pamiętacie rozmowę z Ewangelii Jezusa z młodym człowiekiem bogatym, który mówi nauczycielu: dobre, co zrobić, by osiągnąć życie wieczne? I słyszy: tylko Bóg jest dobry. Wszelkie dobro od Niego pochodzi. Jest jakby Jego własnością. Od Niego otrzymałem życie, rozum, ręce, nogi, różne talenty. Gdy posługuje się Nim ku dobru, to jest wszystko Boże. Co by Pan mógł ofiarować? Na co On czeka? Na to, co nie jest Jego własnością. A co na pewno? Można krótko powiedzieć: to, co mi męczy mnie w moim sercu. A co męczy? Moje słabości, niedoskonałości, problemy, które są moje osobiste, rodzinne.
przyjąć to zaproszenie. Więc podchodzić do niego z wiarą, na jaką mnie w tym momencie stać. To Bóg przychodzi do mnie. Jak przyjmuje w Komunii Świętej, komunia znaczy zjednoczenie. I w Komunii Świętej jestem najbliżej Pana Boga, jaki to jest możliwe tutaj na ziemi. Ja go przyjmuję, a on mnie przemienia. Tak jest Bóg. I też trzeba się chronić przed taką postawą, która nieraz jeszcze gdzieś tam powoduje, że to spotkanie z Bogiem jest w Kościele. Tu jestem święty, ale jak już wyjdę za drzwi, to jest inna rzeczywistość. Oj, co ja mogę wtedy robić? Nie, na koniec przy świętej słyszę, idźcie w pokoju Chrystusa. Ten pokój, Bożą łaskę, ma nieść dalej. Ma promieniować. Jak to niektórzy mówią i słusznie, wtedy zaczyna się dalsza część przy świętej. Dzielić się z innymi. Jestem powołany, posłany. Mam tutaj taką książkę w ostatnich latach wydaną, wykaz odpustu dla Polski, dla nas, Polaków. Odpust, czymże jest? Darowanie kary, na jakie człowiek zasługuje. Przy spowiedzi są przebaczone grzechy, a pokuta, kara, zadośćuczynienie powinno jeszcze być. Lecz Kościół może dać maskę zwolnienia z tego darowania. Tak Pan Jezus na Golgocie mówi ten dobremu łotrowi: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną brał. A on nie był w stanie odpokutować, naprawić grzechy, które popełnił, skoro mówi: my sprawiedliwą karę prosimy. Za co? Śmierć na krzyżu jest. Nie za to, żeby to wszystkie słowo powiedział. Nie. A Pan Jezus mu przebaczył i ogłosił: jesteś święty. Dzisiaj będziesz tam. To jest opust. I to jest taka maska, którą Pan Jezus w Kościele człowiekowi daje. Tyle, żeby korzystać z niej. I warto pamiętać pewne zasady związane z systemem odpustu zupełnego albo cząstkowego. Dwa takie rodzaje mamy. Dawniej w starej książeczkach jeszcze przeczytamy, że za tę modlitwę, czy małżeństwo 100 albo 200 dni, 300 odpustu. Teraz te dwa określenia są jasne. Odpust zupełny albo cząstkowy. Nie wiemy w jakiej części, ale na pewno jest to pomoc dla tych, którzy cierpią. W czyśćcu. Albo człowiek może na siebie zyskać. Dla żyjących nie, bo każdy jest wolny. Możemy modlić się za innych. To jest wolna sprawa. I tak. Są takie trzy stałe warunki do zyskania odpustu zupełnego. Pierwsze. Jestem w stanie łaski poświęcającej, czyli po spowiedzi. Ona mogła być dzisiaj, tydzień temu, ale w stanie łaski poświęcającej plus wzbudzam w sobie pragnienie, by nie mieć przywiązania do żadnego grzechu. I to trzeba w sercu tak obudzić. Drugi warunek: przyjęta Komunia Święta w tym dniu. Rano, wieczorem to nie jest istotne. I trzeci: modlitwy w intencjach papieskich. Przy Bożeńcu chociażby takie papieskie intencje są podawane, ale nawet nie muszę ich znać, tylko się modlę. Wykaz odpustu podpowiada: Ojcze nasz i zdrowaś Mario, choć może być jakaś inna ulubiona modlitwa. Trzy warunki. A czynności do zyskania odpustu zupełnego, w naszym przypadku, kto uczestniczył w trzech spotkaniach rekolekcyjnych, a były w sumie cztery, może zyskać odpust zupełny. Kto przyjął błogosławieństwo, akurat nie dzisiaj, ale które papież udziela, w Boże Narodzenie, w Nowy Rok, w Wielkanoc, Urbi et Orbi, miasto i światy, nawet transmitowane przez telewizję czy przez radio, może zyskać odpust zupełny.
najprostsze, które są możliwe. I gdyby ktoś naprawdę się tak bardzo przejął, to jest w stanie codziennie odpust sumienny zyskać. Jedną duszę z czysta wprowadzić do nieba. Tylko raz dziennie można zyskać odpust sumienny. Tylko? A w ciągu roku? 365 razy? Wy widzicie, co to znaczy? Jak zmienia się rzeczywistość, ilu świętych przybywa, a oni stają się wtedy opiekunami i patronami dla nas, dla miejscowości, dla rodziny i tak dalej. Niesamowita łaska. Oprócz tego odpust cząstkowy dozupełnia jeszcze wiele innych czynności. Kościół nam odpowiada, ale nie mamy tyle czasu na to. Są tak zwane cztery nadania do odpustu cząstkowego, że choćby w części pomagam tym, którzy cierpią w czystym. Bardzo łatwo zapamiętać. Modlitwa, post, jałmużna i wyznanie wiary. Każda modlitwa może być za zmarłego ofiarowana. Post. Każde ułatwienie, jakaś przykrość, cierpienie, które doświadcza, mogę ofiarować. Jałmużna, uczynki miłosierdzia, materialne, duchowe, przeróżne, też mogę ofiarować w tej intencji, czyli w zasadzie wszystko sobie. Wyznanie wiary. Przechodzą do kościoła, przeżegnam się. Już wyznanie wiary jest. Może być też w inny sposób. Ale o jednej rzeczy, o jednym odpuście chciałem tu z tego podręcznika przeczytać. Na godzinę śmierci. Bo do końca nie wiemy, co nas w życiu spotka i możemy być dla kogoś niesamowitą pomocą i łaską. Posłuchajcie. Kapłan, który wiernemu udziela sakramentów w niebezpieczeństwie śmierci, niech nie opuszcza udzielenia mu błogosławieństwa apostolskiego połączonego z odpustem zupełnym. Księża mają taką łaskę od Kościoła, że mogą apostolskie błogosławieństwo połączone z odpustem zupełnym dać w takiej sytuacji. Nieraz może warto przypominać, ale też nie bać się chować księdza. Prawda? Bo to już nie było. Czasami ktoś mówi, jej, jak zachowałem księdza, to babcia będzie myślała, że wtedy był marły, nie? A nie, do zdrowia wreszcie wracają. Tutaj cała rodzina już na dobrze przygotowana, a tutaj babcia zaczyna się krzątać. Nie? I co wtedy? Rodzina ma kłopot, tak? Idźmy dalej. Jeśli nie ma kapłana, święta Matka Kościół łaskawie udziela wiernemu, odpowiednio dysponowanemu, odpustu zupełnego na zbliżającą się chwilę śmierci, o ile za życia miał zwyczaj odmawianie jakichkolwiek modlitw. Ja nieraz niewierzących spotykałem, co się modlili. A jak się przestarzył, zaczął się modlić, nie? A u wierzących trochę łatwiej. Czyli gdy nie ma kapłana, odpust dla wiernego, a wierny to jest ochrzczony. A jeśli nie był ochrzczony, co zrobić? Może jeszcze prościej. Wziąć wodę, zwykłą wodę i Piotrze, ja cię jeszcze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest ochrzczony. Nie zapominać tego. Może tak się zdarzyć, że ktoś z was będzie szafarzem w niebezpieczeństwie śmierci osoby nieochrzczonej. I niebo się otwiera. Idźmy dalej. Wierny ma być odpowiednio dysponowany. No jeśli jest umierający, to tutaj jeszcze jest powiedziane, że Kościół uzupełnia trzy warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego, że się nie wyspowiada, komunii świętej nie przyjmie, nie pomogli się w intencjach papieskich, to Kościół uzupełnia to. Tym nie ma co się martwić. A jak pomóc taką dyspozycję zyskać?
w sumie z trzema małżeństwami prowadzić taki weekend dla małżonków, spotkanie małżeńskie, lekcje zaczynające się w piątek wieczór, niedzielnym obiadem się męczą. Ale ci, którzy przez to przechodzą, jakby na innym poziomie wspólne małżeńskie życie zaczynają. Gdyby byli tacy chętni, to powiem, że w Wiselce, gdzie na przykład byłem proboszczem koło Międzyzdrojów, taki weekend, ostatnie dni marca będzie u księdza proboszcza, będą namiary telefoniczne, gdzie można czy dopytać się, czy zgłosić. A patrząc na różne sytuacje, to ja wiem, że minimum dobrej woli, naprawdę minimum, a niesamowite rzeczy się dzieją. Już bywały i pary, które miały sprawy rozwodowe już po pierwszym etapie przeszły, ale nawet to, co było taką przeszkodą, znikało. I wiele, wiele innych spraw. To tak gwoli zachęty, bo warto. Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia.
nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem.
Stan na Polski?
Thank you.
Trzeciego dnia Pan Jezus wstał. Niedziela. Widziałem miłowy nasze ciebie. Gdybyście jeszcze dłużej dostali, z pewnością mielibyśmy was na sumieniu. Niech będzie.